Marek Niedźwiecki jest gościem Lewitacji. Nie sądziłem, że doczekam takiej chwili, że w Lewitacji gościem będzie ktoś taki jak pan, Marek Niedźwiecki. 200. Lewitacja i też gość wyjątkowy. Panie Marku, pan jest świadomy tego, że jest pan wychowawcą wielu ludzi takim muzycznym? Wiesz co, teraz chyba nawet bardziej niż wtedy. Wtedy to do mnie w ogóle nie docierało. Znaczy po prostu robiliśmy robotę, każdy swoją i nie myślało się o jakichś takich rzeczach ważnych, ważniejszych. A teraz czasami, byłem kilka dni temu w Szklarskiej Porębie i mój znajomy bardzo lubi się moczyć w zimnej wodzie, czyli jest morsem i tam jest jedyny wodospad, w którym można, do którego można wejść, jedyny w Polsce, w Podgórnej. I on tam wszedł, ja oczywiście robiłem zdjęcia z drugim kolegą, nie daliśmy się nabrać, żeby tam wejść i stali młodzi ludzie, którzy właśnie też się szykowali do tego, że będą wchodzić, morsować. I jeden taki młody człowiek nagle podszedł do mnie i powiedział, że chciałem panu podziękować za te wszystkie lata, bo właściwie ukształtował pan mnie muzycznie. I pomyślałem sobie, to niesamowite, bo ja już nie robię tego przecież tak naprawdę. I lata minęły, ja się postarzałem, a ludzie jednak to ciągle pamiętają. To jest bardzo miłe. Takie sygnały odbieram teraz więcej niż kiedyś. Ja powiem panu więcej. Ta lewitacja, która dziś ma jakiś tam mały jubileusz, też jest właściwie pod pańskim wpływem, bo gdyby nie pana wpływ na mnie muzyczny, ja słuchałem listy przecież regularnie przez wiele lat, to też pewnie nie dotarłbym do tego miejsca muzycznie, bo ja oczywiście jestem dziennikarzem sportowym, to moi słuchacze wiedzą, ale muzycznie to jest pan, po prostu pan. To jest niesamowite. Miał pan wpływ na moje życie, bo słuchałem listy, miał pan wpływ na moje życie, bo słuchałem pana pozostałych audycji w radiu. Głos, muzyka. Ja nie wiem, czy gdybym pana nie słuchał, nie słuchałbym innej muzyki. No właśnie, ja cię podglądam w tych sportowych twoich działaniach. Dziękuję, miło mi. No i tak właśnie skomentujmy prawie na żywo. Djokovic czy Tsitsipas według ciebie powinien? Wolałbym Tsitsipasa oczywiście, ale... Jeszcze chyba mu trochę brakuje. Jednak Djokovic jest taką maszyną, która jest nie do pokonania. Gra pięknie i no, czasami się zachowuje trochę nie ten, ale to każdy tam ma coś za paznokciami i każdy z nich jest jakąś tam osobowością. Tsitsipas tak, ale jednak Djokovic dzisiaj był zdecydowanie lepszy i... Bo największe sukcesy w sporcie odnoszą twarde charaktery, tak to jest. A ja pamiętam, że podczas swoich programów pan podglądał transmisje sportowe i opowiadał pan o tym, co się dzieje na arenach sportowych. To też było niesamowite. Teraz już nie wolno mi tego robić, dlatego że słuchacze piszą, błagam, niech pan nie komentuje, bo ja sobie nagrywam ten mecz i będę mógł go oglądać dopiero za kilka godzin. No bo ta nowoczesność jest taka, że... ktoś jeszcze nagrywa mecze? Tak, nagrywa mecz, no bo nie będzie mógł oglądać w czasie realnym, no to sobie nagraj i obejrzy później, więc nie chcę znać wyniku. Dlatego też na takich ważnych imprezach ja tam specjalnie się nie mądruję. Ale tak, no podglądaliśmy to, no bo to było tak, że lista była w piątek od 19 do 22. No i wtedy się działy te rzeczy i te skoki narciarskie i łyżwiarstwo figurowe. No tenis może mniej. No chyba, że Australian Open, no to akurat o tej godzinie jeszcze możliwe. Mhm. Ale no tak, jednym okiem patrzyło się w telewizor, żeby zobaczyć, czy świat jeszcze istnieje. Jeszcze podczas audycji, pamiętam, jadł pan ciastka. No tak, jadłem... To też nowa jakość w radiu była, dzięki panu. To taka nowa brzydkość, bym powiedział. To znaczy, to był wpływ mojego realizatora Marka Dalby, który po pierwszych kilku listach powiedział, wiesz co, to jest takie nudne, nikt tego nie będzie chciał słuchać. Musisz coś tutaj zmienić, musisz coś wymyślić. I dlatego ja spadałem z krzesła, jadłem jabłko, otwierałem wodę gazowaną, jadłem sezamki obojętne dla zębów, czy jakieś ciastka. No bo to był błąd taki radiowy, z którego myśmy zrobili pomysł na to, żeby ludzi przyciągnąć, żeby ludzie siedzieli przy odbiorniku i słuchali tej audycji. No i potem jak było tak, że ja czegoś nie robiłem jakiś czas, no to ktoś pisał, niech pan spadnie z krzesła, bo jest nudno. No niestety, to ma jak każdy kij ma dwa końce. No bo to jest trochę tak, że to są błędy, które powinny być usunięte z audycji, ale myśmy z tych błędów zrobili sobie pomysł na zrobienie audycji, taka kiedyś była lista z kawiarni Ptyś, nieistniejącej. Myśmy mówili, że ona jest gdzieś na Puławskiej.
I ludzie pytali, ale gdzie dokładnie, bo byśmy tam wpadli zobaczyć. No Paweł Stasiak wtedy przyszedł, był gościem, on wtedy już... Papa Dance. Papa Dance. Marek postawił mikrofony tak właśnie, inaczej, ja stałem przy mikrofonie, czyli było to bardziej estradowo. W tle leciał jakiś taki szum kawiarniany, no taki teatrzyk radiowy trochę. Mhm. To zostańmy na chwilę przy radiu. Zmieniło się radio, prawda? Oj tak, zmieniło się bardzo. Na dobre czy na złe? Moim zdaniem na gorsze, ale to może tylko moim zdaniem, bo ja jestem starszakiem. Może młodzi uważają inaczej. Młodzi w ogóle nie słuchają radia. Jak czasami dostaję takie sygnały, że słuchamy całą rodziną, moja żona, ja i nasze nastoletnie dzieci, no to te dzieci to trochę tak pod przymusem, ponieważ tak. Rodzice słuchają. Albo w samochodzie też mają radio włączone, no to słuchają. Ale pytałem mojego sześniaka lat 18, czy jego pokolenie słucha radia? Nie. Oni mają już swoje... Internet. Tak, w internecie wszystko, tak. Ja powiem ci, że ja też coraz mniej słucham radia. Zakochałem się, możemy mówić chyba takie nazwy jak Spotify. Proszę bardzo. Bo mi się spodobało to. Długo się nie mogłem na to nabrać. Jak w Australii moi znajomi mówili, wiesz co, ale jest taki coś, Spotify się nazywa, to by ci się bardzo przydało. Ja nie, ja nie jestem nowoczesny, nie chcę tego. A ja mam to samo. A potem jak wpadłem w to, to jest genialne, dlatego że on podpowiada pewne rzeczy. Mhm. Jest Radar Premier, z którego korzystam. Akurat u mnie te premiery to są głównie koncertowe nagrania artystów z lat 70., bo ja głównie słucham muzyki z lat 70. Niektóre rzeczy usłyszałem po raz pierwszy po 40-45 latach, bo one były u nas niedostępne, a teraz w tym Spotify one są, więc ja tego słucham. I to mi się podoba. Mam Spotify w domu, mam w samochodzie. I właśnie jest ze mną, mam na słuchawkach, z którymi chodzę, robię kroki, więc to jest świetny pomysł. Natomiast co do radia, ja jestem wyznawcą, że takim, że radio powinno być tym teatrem wyobraźni, czyli jest mi potrzebny ten ktoś, kto do mnie mówi, tak jak Marcel, czyli Marcin Łukawski rano. Ranków słucham, no bo to jest 6:09, mhm. To jest taki rozbieg, no więc słucham tego. Natomiast później słucham wybiórczo. Właściwie tylko tych, którzy mnie zainteresują, którzy złapią mnie na tę wędkę. Natomiast cała reszta czasu to jest słuchanie kiedyś z płyt kompaktowych, których teraz się pozbywam. A przechodzi pan na winyle? Nie. Przechodzę w stan, na elektronikę. W stan spoczynku. No nie, nie słucha pan muzyki, nie wierzę. Nie, no słucham właśnie ze Spotify właściwie najwięcej w tej. Mhm. A są jeszcze takie momenty, że odkrywa pan coś w muzyce? Tak, oczywiście. To takie momenty, gdyby takich momentów nie było, to by szkoda było się tym chyba zajmować. No, jednym z moich ostatnich odkryć jest zespół Monkey House. To są Kanadyjczycy, którzy grają trochę w stylu Steely Dan. A to był jeden z moich ulubionych zespołów lat 70., 80. I oni nie kopiują, ale starają się, no nie wiem, sięgać po takie brzmienia. To nie jest nowoczesna muzyka, ale bardzo mi się podoba. I takie rzeczy tak, no ostatnio odkryłem, to będzie trochę wstyd, ale Miley Cyrus, która w piosence Flowers mi się bardzo podoba. No, zakochałem się w kobiecie. Może mniej w wideoklipie. Mhm. No bo ona tam idzie, robi kroki w takiej sukience złotej, bardzo długiej. Jak można takie kroki robić? No to jest śmieszne, ale poważnie mówiąc, dziewczyna ma... Znaczy na początku mnie kompletnie nie brała, bo to była ta Hannah Montana. Mhm. Poza tym znałem dokonania jej taty. Billy Ray Cyrus był królem muzyki country w latach chyba 90. Co mnie nie interesowało, bo country jest tak gdzieś, no kącik country. Dwie piosenki w audycji jestem w stanie znieść, natomiast więcej może nie. I to też raczej z klasyki niż z bieżących rzeczy, chociaż ten nowy projekt Dolly Parton, gdzie śpiewa z pięcioma innymi dziewczynami, świetny. Więc to nie, to było nie tak samo jak Taylor Swift. No ona biła wszelkie rekordy, ja wiem, to jakiś taki produkt. No nie, jak się posłucha, to się okazuje, że te dziewczyny mają coś do powiedzenia. Że za chwilę pan mnie przekona, naprawdę. Że są piękne, młode i dobrze śpiewają. I kreatywne, i piszą piosenki dla siebie. To nie jest tak, że ona musi czekać, że ktoś dla niej napisze piosenkę. Mhm. Całe słuchanie pana w radiu to też było odkrywanie muzyki. I na przykład teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali takiej piosenki, która była dla mnie potężnym odkryciem i byłem zachwycony.
distant red neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know where people play games with the night. God, it was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from right behind me. I turned around and she said, "Why do you always end up down at Nick's Cafe?" I said, I don't know. The wind just kind of pushed me this way. She said, "Hang the rich." To był Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. Odkryłem to u pana oczywiście. Zachwycam się do tej pory. To jest niesamowite, że takie rzeczy, które pan pokazywał, zostały w nas na zawsze właściwie. Teraz jest łatwiej, bo to już mówiliśmy o tym Spotify. On nam podpowiada, albo po pierwsze piątek jest dniem premier i wtedy wszystko się ukazuje i właściwie można tego posłuchać. I ja w sobotę w audycji swojej już prezentuję te utwory, które miały premierę kilkanaście godzin temu. Wtedy trzeba było czekać, że jakiś DJ albo ktoś znajomy przywiezie płytę z Anglii, czy tam na statku, czy samolotem z Ameryki. Przegrywaliśmy to i dopiero to mogło się pojawić na antenie. Także to się od premiery do premiery radiowej był taki czas. Teraz nie ma tego czasu. Jest szybko, jest na bieżąco.
z tego się cieszę, dlatego że no, ja nie muszę czekać, że ta płyta przyjdzie do mnie, jakiś Richard Marx, czy jakiś inny Tears for Fears. Mhm. Ja go mam w piątek tutaj, a w sobotę już go mam w audycji. To jest fantastyczne. Wtedy była selekcja taka chyba bardziej, no polegała też na dostępności, ale też wybierało się no taki crème de la crème, prawda? Czyli takie najlepsze rzeczy. Te gorsze schodziły i za tydzień już były następne nowe i mogły się nie pojawić. No ale tak, ten Robbie Robertson zrobił wtedy wielkie wrażenie nie tylko na mnie, nie tylko na słuchaczach wtedy radiowych, ale no pozostał. On się pojawił na jednej z kompilacji tych naszych trójkowych, mhm. W tych takich wynalazki czy coś takiego, no bo to był taki wynalazek trochę. Nigdy już potem chyba z żadnym innym utworem na liście się nie pojawił. A na te wynalazki musieliśmy czekać na Marka Niedźwiedzkiego, na Piotra Kaczkowskiego, Tomka Beksińskiego. To wy nam przynosiliście płyty. Skąd wy je mieliście? No bo to było załatwianie muzyki. To jeszcze Wojtek Mann, jeszcze Marek Gaszyński, jeszcze no tak. Witold Pograniczny, to wcześniej trochę. Mhm. To było tak, że ja miałem na przykład takiego kolegę Kazia, który, to był taki okres, kiedy wróciłem z wycieczki do Singapuru i tam taki lekarz był, który mówił, wiesz co, ja tak sobie wszystkich swoich asystentów nazywam Kaziu. I to mi się spodobało i nie muszę zapamiętać wtedy. I ja też tak zacząłem nazywać wszystkich swoich asystentów Kaziu, ale taki prawdziwy Kaziu, też Łukasz tak naprawdę, pojechał do Paryża jeszcze przed maturą, ponieważ marzyło mu się radio, a wiedział, że to się nie stanie w Polsce. I do tego stopnia był zdeterminowany, że zaczął pracować tam w radiu. Najpierw w Głosie Ameryki, mhm. na Francję, bo znał angielski, a potem w stacjach francuskich. No i on, lata 80. to były, no to on mi sporo rzeczy przysyłał. Już na płytach kompaktowych, na początku jeszcze na winylach, a potem już na płytach kompaktowych. Polegało to na tym, że dzwonił do mnie, no wtedy jeszcze nie było poczty internetowej, on dzwonił do mnie i mówił, panie Marku, dzisiaj podałem stewardesie przesyłkę, samolot ląduje 19:05, proszę tam być z kwiatkiem i się wymienicie, pan kwiatek jej wręczy, ona panu tę przesyłkę. I ja tak jeździłem, mieszkałem wtedy niedaleko lotniska, bo czasami się zdarzało, że musiałem 2 albo 3 razy jechać, bo samolot z Paryża jest opóźniony o godzinę i 50 minut. No przecież nie będę stał. Mieszkałem niedaleko, więc wracałem do domu i wracałem potem po te płyty. To w ten sposób dostałem sporo, był to spory zastrzyk nowości, ale największy zastrzyk to był Sierota, czyli albo Boguś Fabiański, czyli DJ-e, tacy prawdziwi DJ-e, mhm. którzy kupowali te płyty właśnie też w różny sposób, a to ktoś przywiózł, a to ktoś jechał, a to ktoś ten. I potem, zanim zaczęli grać to w dyskotekach, przynosili do radia i myśmy to przegrywali, takie świeżynki, żeby nie trzeszczało. Zmieniły się czasy. Teraz niektórzy dokładają czaski, żeby trzeszczało. Niesamowite to jest rzeczywiście. Zmieniła się też muzyka. Ja przyznam pan, że zupełnie czegoś innego teraz słucha się w rozgłośniach radiowych niż kiedyś. No to tego nie wiem, bo ja nie słucham tych rozgłośni radiowych, ci powiem. No ale na pewno dociera to do pana. A i czasami jak widzę taką listę najczęściej granych utworów w polskich stacjach radiowych, to z 10 znam może jedno mhm. nagranie i dlatego tylko, że Elton John śpiewa z jakąś Dua Lipą albo z kimś takim. A reszty nie znam. To do mnie w ogóle nie dociera. Ja w swoich audycjach gram sporo nowości, ale właściwie może nie sporo, tylko trochę nowości, ale jednak sięgam po klasykę, czyli jest to Smooth Jazz Café, jest to Radio Kalifornia, jest to Sałatka Włosko-Francuska. Też staram się być na bieżąco. Odkrywam nowych Francuzów, nowych Włochów, nie tylko Ornella, Vanoni, Zucchero i Eros Ramazzotti, ale jestem tutaj zachowawczy, jednak klasyka jest dla mnie najistotniejsza. Mam na Spotify zrobioną taką playlistę 3000 utworów i to są same utwory z lat 70. I słuchać tego mogę na okrągło. Mam też inne poukładane, bo swoje kompilacje tam wkładam, więc mam ten wybór, a poza tym codziennie tam jest taka podpowiedź dla mnie, czyli z tych moich głównie słuchanych rzeczy, plus jeszcze nowości, więc to też się fajnie układa i jak jadę samochodem, no to wybieram sobie taki dzienny miks, 1 albo 2 albo 3. A był pan kiedyś słuchaczem kiedykolwiek mocniejszego rocka? Chyba nie, no zależy co się nazwie mocniejszym rockiem. No byłem fanem Guns N' Roses czy Metallica w tamtych mm-hmm. dobrych czasach. A jeszcze... dobre to które? Bo niektórzy mówią, że... No czarny album Metallica i Use mm-hmm. Illusion Guns N' Roses. No byłem fanem zespołu Deep Purple w czasach Child in Time i takich tam Smoke on the Water.
no to wtedy tak, no to wtedy tego się słuchało, takich rzeczy, no to, to były mocniejsze. Ale zawsze jednak bardziej mnie pociągali ci nudziarze. Właśnie chciałem użyć tego słowa, bo często pan o tym mówił. Bo to słuchaczka kiedyś mi podpowiedziała, taki mały leksykon nudziarzy mógłby pan ułożyć, no i to zostało. Kenny Loggins, Billy Joel, Elton John, no takie rzeczy. Tak, to wolę tego słuchać. A z tych nowości w ogóle nic? No bo rozumiem, że mówi pan, że nic nie dociera, ale coś tam pewnie dociera. No, no muzyka jest inaczej robiona, dużo elektroniki. Tak. Czy to panu odpowiada? Też, jeżeli to jest hitem i dobrze brzmi na antenie, no to ja to gram też. Mhm. Znaczy prezentuję. Natomiast nie szukam takich rzeczy. Z tych podpowiedzi, no, mam szczęśliwie młodych bardzo dookoła siebie ludzi, którzy słuchają tych młodych, tej nowej muzyki, no więc ja też słucham tej nowej muzyki, no bo ona się pojawia w stacji, a poza tym słucham ich audycji i wiem, co się dzieje, wiem, co w trawie piszczy, ale rzadko podbieram im kogoś takiego, wolę sam odkryć, no. No Ola akurat ostatnio podrzuciła mi The Winner Takes It All w wykonaniu takiego młodego gościa z Melbourne, któryś ma dziwny pseudonim, od razu go nazwałem Didgeridoo, bo jakoś tam tak mniej więcej on... To ten instrument australijski. Tak, tak, tak. Ale on śpiewa ładnie The Winner Takes It All. No to jest stary przebój, tylko w nowym wykonaniu. Ale staram się być na bieżąco przede wszystkim z rynkami, które lubię, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią może mniej, ale z Australią. I myślę, że odkryłem sporo australijskich rzeczy, które nigdy by się pewnie albo później by się pojawiły, niż się pojawiły, bo ja je miałem wcześniej, typu Gotye z Kimbrą. Myśmy byli pierwsi tutaj, a dopiero potem to była Wielka Brytania. Fantastyczny numer jest. I Stany Zjednoczone, tak. No i tak zaglądam na ten Spotify, czy on coś zrobił nowego. Kurczę, nie ma kompletnie. Natomiast w piątek była nowa płyta Kimbry, ale po przesłuchaniu wybrałem tylko dwa utwory. Mhm. Wygląda zjawiskowo na okładce. Koniecznie musisz zobaczyć. To prawda. Widziałeś? Widziałem ją. A właśnie, no właśnie. Okładki nie widziałem, ale widziałem ją. A ona też świetna, tak. Była kiedyś u nas na małym koncercie na Myśliwieckiej, ale to nie moje klimaty. Sia tak, na przykład, bo ona jest taki trochę dziwoląg. Jej świąteczna płyta bardzo. No i Chandelier, który zrobił karierę nie tylko w Australii, ale na całym świecie. Ale odkryłem zespół Gang of Youths. To są młodzi goście. Odkryłem dlatego, że gra tam Polak. Mhm. Doni Bożestowski. Doni, no to już takie australijskie imię, ale to jest brat tego Szymona, który popełnił samobójstwo w wieku 27 lat. Depresję miał, ale też śpiewał i dotarła do mnie ta płyta, a przez niego dotarłem do jego brata i zespół Gang of Youths. To jest naprawdę duże wydarzenie i wiem, że są popularni w Wielkiej Brytanii, a stąd wiem, że na koncertach w Wielkiej Brytanii pojawiają się także Polacy, którzy mówią do nich: tak, my was znamy, bo jeden DJ w Polsce gra te utwory. Także to świat jest mały. Mówił pan o Australii, to teraz w takim razie australijska muzyka. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live
were standing. I was there. Two worlds collided. Sporo pan podróżuje. Te podróże też panu dają muzykę? Bo no, nie tylko Australia, prawda? Z Australii pan sporo płyt przywoził, ale tam jest akurat rynek muzyczny bardzo rozwinięty. Ale inne kraje? Znaczy, muszę tu sprostować. Sporo pan podróżował, tak trzeba powiedzieć było. Bo właśnie miałem być w tej chwili w Australii po raz 14. Ale niedawno wrócił pan ze Szklarskiej Poręby, to też jest podróż. Po raz 14 miałem być w Australii i już miałem kupiony bilet. Miałem lecieć 16 grudnia, ale się okazało, że ci znajomi, do których miałem się wybrać na Tasmanii, mają problem z mamą w Polsce i pilot musiał przylecieć tutaj, więc spotykaliśmy się tutaj, między innymi w tej Szklarskiej. Mhm. To było to, żeby się z nim spotkać, tak, pogadać. Ale tak, dużo, dużo płyt przywoziłem z podróży, to prawda. Może mniej z Tajlandii, czy Malezji, czy Nepalu, chociaż z Indii tak. Mhm. Był taki moment, kiedy byłem troszkę zafascynowany muzyką hinduską, no ale Stany Zjednoczone, czy Londyn, czy Australia właśnie, to tak. Pamiętam w latach 90., to jest prawie teraz nie do uwierzenia, to ja wywoziłem polskie płyty dla moich znajomych w Chicago, głównie w stacjach radiowych, ale też dla znajomych i wyjmowałem je z pudełek i zawoziłem same tylko okładki i te blaszki. Pudełko zostawały w Polsce, tam kupowałem 200 płyt. I przywoziłem do Polski te 200 płyt, tylko też te blaszki. I pamiętam, kiedyś mnie celnik spytał na lotnisku: dzień dobry panie Marku, to ile płyt pan przywozi? Ja mówię, no tak ze 100. On się zaczął śmiać, a ja miałem 200 wtedy. Nie chodziło o handlowanie, chodziło o to, że to była taka zachłanność kupowania. I to było tak czasami, że zdarzało się, że miałem 2-3 egzemplarze tej samej płyty, bo w jednym sklepie kupiłem, w drugim zapomniałem, że kupiłem, więc kupiłem jeszcze raz na wszelki wypadek. No ale to potem miałem prezenty dla słuchaczy, którzy bardzo się cieszyli z nowej płyty Petera White'a albo Pata Metheny'ego, które były u nas wtedy mniej dostępne, szczerze mówiąc. Więc tak, przywoziłem zwłaszcza z Chicago. A mam też jedną taką płytę, którą miałem taki swój ulubiony sklep. Wszystkie te sklepy są już zamknięte, na czele Tower Records, ale taki sklep z drugiej ręki, Second Hand Tunes się nazywał. I kiedyś tam znalazłem płytę taką smooth jazzową, pani się nazywa Leslie Letwen, na której było napisane na okładce: tu Marek, thank you for your support. No to teraz mogę udawać, że to ona dla mnie napisała, prawda? Nie wiem, jakim cudem to się tak zdarzyło. I nie tu Mark, tylko tu Marek. Więc tak, lubiłem przywozić płyty, ale też z Australii przywoziłem na początku, bo zacząłem te podróże w 95 roku. Pierwsze płyty to była Tina Arena, Chains i Sorrento Moon, Midnight Oil. I one błyskawicznie lądowały w notowaniach listy, to jest tak, też niesamowite. Ale że... to nie tak, że znowu jakoś bardzo, bo z kolei Men at Work, no to dano Ander nie dlatego, że ja to przywiozłem, tylko dlatego, że to był światowy hit. To był przebój, tak. I on był zarówno w Stanach, jak i na rynku europejskim popularny, więc to nie, ale jest wielu takich artystów, których pewnie gdybym nie przywiózł, Wendy Matthews, taka piosenkarka, zespół Eskimo Joe, no mogłem to długo wymieniać, Pete Murray także, czy Mark Scholtes, który znalazł się na jednej z kompilacji Smooth Jazz Cafe, do których pewnie bym nigdy nie dotarł, gdyby nie to, że tam latałem i że chodziłem do sklepu i jak mi się okładka podobała, albo producent, albo nazwa firmy, albo coś, no to kupowałem to czasami w ciemno. I rzadko bywało tak, że przywoziłem coś i mi się to nie podobało. Częściej z Francji przywoziłem takie rzeczy, które mi się nie podobały, więc szybko się z nimi rozstawałem, wymieniając się na coś albo dając w prezencie Markowi Sierockiemu, z którym się tak czasami wymieniamy różnymi płytami. Ale z tej Australii, Australia świetnie, dlatego że to było odkrywanie rzeczy kompletnie innych, które w Europie ani w Stanach w ogóle nie istniały, a na tamtym rynku to były wielkie gwiazdy, więc to było fajne, że mogłem takie rzeczy tutaj przywozić i opowiadać o tym słuchaczom. Liczył pan kiedyś, ile ma pan płyt w mieszkaniu? Myślę, że miałem maks 15 tysięcy. Wow. Ale w tej chwili może już 5 poszło w ludzi, dlatego że ja naprawdę je rozdaję, nie są mi potrzebne. Przeniosłem się na starsze lata z mieszkania do mieszkania, 30 lat w jednym, no i teraz mam dwa mieszkania, bo z tamtego jeszcze nie wszystko się dało wynieść. Między innymi te 10 tysięcy płyt tam jeszcze zalega, więc
To tak, ale są rzeczy, których nie wydam oczywiście, typu Basia, czy America, czy Abba, czy Eagles, czy Kenny Loggins, czy Jackson Browne, ale są takie, które z zachłanności były kupowane oraz z tego, że niech leży, może się przyda w radiu. Nie przydaje się już teraz. Bo ja czasami do radia zanoszę płyty, ale tylko po to, żeby ktoś, kto jest moim wydawcą, przegrał to do bazy i ja je przynoszę do domu. Rzadko gram z płyt. Czasami w sobotę, zwłaszcza smooth jazz, no bo to nie musi być w bazie. Więc gram to z płyt, ale to słuchacze natychmiast się oburzają. Jak to? Nie wyświetla się, co to leci, tak? Teraz jeszcze są te nowoczesne takie ustrojstwa, które można stryknąć i pokazuje, co gra. Tak. Więc to nie mogę zadać takiej zagadki, kto to teraz ten pan, który tutaj gra. Ja tak i tak robię. Bo to ludzie od razu wychwytują i nie ma tej zabawy. Mhm. Kiedyś to tak. Ja pamiętam, że kiedyś na przykład układałem takie zagadki. Były nominacje do nagród Grammy i wybierałem 10 kategorii takich najistotniejszych i podawałem, kto tam jest nominowany i kto według słuchacza powinien wygrać. No to tak, to teraz już też jest, nie ma sensu taka zagadka. A wtedy było to bardzo fajne i sporo ludzi do dzisiaj to pamięta. Nie uważa pan, że jest zbyt duża podaż muzyki dzisiaj? Słuchaj, jest, no to internet to zrobił. Kiedyś to było tak, że zespół najpierw nagrywał jedną piosenkę, przynosił nam na taśmie radiowej albo na kasecie magnetofonowej, albo na jakimś innym nośniku, bywało, że nawet na kasecie. No a teraz dostaję informację, panie Marku, właśnie wydajemy nową płytę, można ją znaleźć na Spotify, albo tutaj załącznik panu przysyłam. WeTransferem przesyłamy cały album, może pan posłuchać. To jest, trwa 15 minut. Tak, jest tak, ale to też daje taką możliwość, że ludzie mogą zaistnieć. Tacy, którzy musieliby czekać, nie wiem, 5-7 lat, żeby coś nagrać, wydać, a teraz to wydają sami z własnym sumptem do internetu i już to jest. I tu przejdziemy teraz do polskiej muzyki, ale zanim o niej porozmawiamy, to Manon. Przestrzeni. Czekam na wiatr, co rozgoni.
wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą. Manam Kora, polscy artyści wypływali u pana. Znaczy wypływali na liście, to myślę, że tak mogę powiedzieć. No ja to byłem tylko takim sitkiem, przez które to przechodziło. Jedne rzeczy mi się podobały bardziej, inne mniej, ale też przecież to nie ode mnie zależało, co się na antenie pojawiało. Był jeszcze Wojciech Mann, Piotr Kaczkowski, było jeszcze sporo ludzi z muzycznej i niemuzycznej, pamiętajmy, którzy też mieli dostęp do tego, żeby te utwory grać. Nikt nie nakazywał nikomu, że gramy dzisiaj to, dzisiaj to. Mhm. Tak, Koraj Manam to jest wyjątkowa sprawa. Zaczęło się jeszcze wcześniej, zanim zacząłem pracować w Trójce, to w Jedynce Szał Niebieskich Ciał był na pierwszym miejscu i potem Kora już myślała, że to był pierwszy numer jeden na liście w Trójce. Wyprowadzałem ją z tego błędu, ale ona tak właściwie, no jak już sobie tak pomyślała, tak było. O Nie Rób Tyle Hałasu to był ten pierwszy numer, który się pojawił i w pierwszym notowaniu był na miejscu drugim, 3 albo 4 głosy mniej od I'll Find My Way Home. Ale ja po prostu lubiłem wtedy polską muzykę, bo to u nas się rodziły takie rzeczy jak właśnie Manam, Perfect, chociaż akurat i Manam i Perfect trochę wcześniej, ale Republika, Lady Punk i wszystkie, cała ta reszta polskiego rocka początku lat 80. no to przypadła na nasze działanie, że tak powiem, więc to było tak łatwo. Ja bardzo lubiłem Manam i bardzo lubiłem rozmawiać z Korą, bo była bardzo inteligentna, bardzo błyskotliwa, bardzo interesująca, ciekawa w rozmowie. Im dalej, tym bardziej się bałem tych rozmów, bo Kora była czasami nieprzewidywalna. Bałem się, że wyskoczy z jakimś tematem może niewygodnym, a ja chciałem z nią rozmawiać tylko o muzyce. I właściwie no, to była dla mnie też taka osobista tragedia, kiedy się dowiedziałem o jej śmierci, bo ja nie byłem na pogrzebie Kory, dlatego że tego samego dnia leciałem do Stanów na koncert Davida Fostera i nie dało się tego połączyć. Menadżerka zasugerowała, że może rano pogrzeb, a potem bym sobie poleciał. Ja bym tego nie zniósł. Mhm. I właściwie do dzisiaj wypieram taką tę wiadomość. Tak mi się wydaje, że Kora nie ma po prostu czasu i spotkamy się kiedyś, no może już bliżej niż dalej. Moja znajoma z Australii, która przylatuje pierwszego, żona tego pirata, o którym mówiłem, ona z kolei przylatuje 1 marca, no i powiedziała, że musimy pojechać na grób. Ja nie byłem tak na grobie Kory. Także 1 marca pojawię się z Gunią na grobie Kory. A muzyka została i to jest fantastyczne. Ja ciągle do niej sięgam. Jakiś słuchacz podsumował ostatnio moje audycje w 357 i Manam jest ciągle w pierwszej dziesiątce granych utworów przeze mnie. No to jest nieświadomie, bo ja nie liczę, nie robię takich zestawień, takich podsumowań. To słuchacz podsumował, a ja z ciekawości przeczytałem. Podobało mi się właściwie prawie wszystko, no, jeśli chodzi o dokonania Manamu. I wszystkie te piosenki trafiały na listę i wszystkie były grane przez nas, prezentowane. I Kora była też częstym gościem. I tak jak mówię, to było fajne doświadczenie rozmawiać z nią na antenie. Mm-hmm. A w polskiej muzyce teraz dobrze się dzieje? Właściwie nie wiem, co by mogło znaczyć dobrze. No jest nieźle, bo jest dużo artystów, którzy sprzedają wielkie sale koncertowe czy festiwale. Nawet stadiony. Nawet stadiony.
Tak, Dawid Podsiadło to wyjątkowy taki przykład, że można sprzedać u nas stadion. Nie, że to nie musi być tylko Paul McCartney czy Guns N' Roses, ale to może być także Dawid Podsiadło. To dobrze. To też jest ta różnorodność powoduje, że rynek jest cały czas ciekawy. Byłem na koncercie nie tak dawno Darii Zawiałow, no i to mnie po prostu powaliło, bo ona na koncercie jest świetna. Nie wszystkie te brzmienia, które pokazuje, mi się podobają, ale i ciebie też bardzo, bardzo. To jest piosenka, która była moją piosenką roku. Z Dawidem Podsiadło i z Witą Bambino. Tak, tak. Także nie jest źle. Każdy sobie znalazł jakieś poletko, na którym sobie radzi. Jest miejsce dla Brodki, jest miejsce dla Vito Bambino, który jest przecież trochę takim bokiem, nie? I jest miejsce dla Ralfa Kamińskiego. Proszę bardzo, jeżeli ludzie to akceptują. Jest miejsce dla hip-hopu. Jest miejsce dla hip-hopu, tak, tak, tak. Koncerty, bo też o nich pan wspomniał. Pańskie życie to koncerty głównie? Nie. Znaczy głównie to może nie, ale sporo ich było? Nie, ja nigdy nie byłem bardzo koncertowy, szczerze mówiąc. I właściwie teraz od jakiegoś czasu Basia była na koncertach w Polsce, ale ponieważ ja ciągle wychodzę z tego COVID-u, który mnie dopadł w sierpniu zeszłego roku, głos z Barry'ego White'a został, to nie poszedłem, bo się bałem, że pójdę, tam będzie 500 osób, ktoś będzie miał rok temu, znaczy pół roku temu w sierpniu, ktoś mi posiał go w Szklarskiej, gdzie pojechałem się spotkać ze słuchaczami. No niestety, nie potrafię powiedzieć kto, ale to wtedy się stało. Także teraz już koncerty już w ogóle nie. W ogóle nie. Byłem na takich koncertach, na których chciałem być. Byłem na Toto i to kilka razy. Byłem na Pacie Metynim też kilka razy. Dwa razy widziałem Michaela Jacksona, ten drugi raz niepotrzebnie, bo to był taki sam koncert. David Bowie na stadionie Feyenoordu w Rotterdamie. Genialny. 87 rok, no ale to jest 87 rok, to wtedy tak. Wtedy chciało mi się jechać do Paryża, czy do Amsterdamu, czy do Rotterdamu na koncert Lionela Richiego. Do Stanów na koncert Davida Fostera przed chwilą. No to niedawno, ale to jest takie spełnianie takich marzeń, które są nie do spełnienia tutaj. No bo David Foster tu na koncert nie przyjedzie, chociaż był tutaj gościem ambasady Indonezji. I spotkał się z polskimi artystami. Ja byłem na konferencji prasowej, zadałem kilka pytań i mam kilka autografów. No ale koncert Davida Fostera zobaczyć w Chicago w Ravinia, to jest duże wydarzenie, więc to mogłem wykonać. Ale tak to już nie. Byłem na koncercie The Cure, byłem na koncercie Harry'ego Konika Juniora, także ten rozstrzał jest duży. Teraz najchętniej mały koncert w studiu radiowym, albo mały koncert w klubie gdzieś, żeby nie było za dużo ludzi, żeby można było usiąść, posiedzieć przy stoliku. W Chicago nawet wypić lampkę wina, u nas chyba takich się koncertów nie robi, to wtedy tak, jakaś Jonathan Brooke, której nikt nie zna poza mną pewnie, to wtedy chętnie. Natomiast takie wielkie koncerty, takie wiesz, no, stadionowe, już nie. A był taki koncert zagrany tylko i wyłącznie dla pana? Albo dla bardzo małej grupki osób? Najbardziej kameralny z koncertów, na jakich pan był? To chyba była Tori Amos. Dlatego, wow. Bo to było tak, że ona przyjechała do studia imienia Agnieszki Osieckiej i zażyczyła sobie, że może być, nie wiem, 5-7 osób. Potem to życzenie troszkę poszerzyła i było nas może kilkanaście osób, ale nie więcej. Bo to był taki intymny koncert, tylko ona i fortepian. To jest niezapomniane wrażenie. To samo w przypadku Melody Gardot. To jest taki koncert, ale również ten w sali kongresowej, który widziałem, i ten, który był na Myśliwieckiej, zrobiły na mnie niesamowite wrażenie. Czyli takie bardziej jakieś kameralne rzeczy, tak. A wywiady? Czy pamięta pan artystę największego, z którym robił pan wywiad? Niestety Madonna. Dlaczego niestety? No nie wiem, czy widziałeś teraz zapowiedź jej trasy koncertowej. Widziałem. No jak można coś takiego zrobić? To już jest nie do odzobaczenia. Proszę tego nie oglądać. I na koncert Madonny też już bym się nie wybrał. Ale pojechałem do Paryża po wydaniu płyty, znaczy tuż przed wydaniem płyty Bedtime Stories, żeby spotkać się z nią. I to było duże i fajne doświadczenie. Kilka razy spotkałem się z Lionelem Richiem. Gaduła niesamowity, który fantastycznie jest zawsze przygotowany. Zawsze mu się chce. Chociaż w Paryżu byłem ostatni, który miał z nim robić wywiad między 19 a 19.30. Ja byłem już zmęczony czekaniem, a on miał ileś wywiadów przede mną i był do schrupania. Phil Collins
To z kolei w Niemczech, w Köln, miałem taką przyjemność przy okazji jego płyty Both Sides. Vanessa Williams w Londynie, wtedy, kiedy była bardzo popularna The Sweetest Days, ta płyta bardzo świetna, do dzisiaj lubię po nią sięgać, tam z Babyface'em numer. Ona wyglądała wtedy zjawiskowo, noga chodziła mi pod stołem, nie mogłem się opanować i gumba byłem straszna, bo nie wziąłem aparatu fotograficznego i nie mogłem zrobić zdjęcia, ale mam autografy. Basia Czeczeleska wielokrotnie, to też skąd te wywiady, które wspominam dobrze. Kto jeszcze? No przez telefon, nie lubię rozmawiać przez telefon. Jeden z niewielu wywiadów przez telefon, który mi się udało przeprowadzić tak według mnie dobrze, to wywiad z Richardem Marksem. On też jest gadułą. Mhm. I właściwie ja mu zadawałem pytania, on mówił. Dziennikarz lubi chyba, jak artysta jest otwarty i chce mu się opowiadać. Wywiadów były dziesiątki, jeśli nie setki, ale ja też nigdy specjalnie nie zabiegałem o to. Jak miałem możliwość zrobienia wywiadu z Davidem Bowiem, o czym marzyłem, to się odbyło w Wiedniu, a ja wcześniej miałem zaplanowaną Szklarską. Ja pojechałem do Szklarskiej, a kolega pojechał, cichy zresztą, do Wiednia zrobić wywiad z Davidem Bowie. To był taki round table, czyli siedzi kilku dziennikarzy dookoła stołu i to nie jest osobisty taki, wiesz, twarzą w twarz. Także nie mam takich już tych. Nie rozmawiałem z wieloma moimi ulubieńcami typu Eagles czy America i pewnie już nigdy nie będę rozmawiał, ale to też nie ma specjalnego znaczenia dla mnie. No to w takim razie Richard Marx teraz. Good.
Panie Marku, proszę opowiedzieć o przygodzie, właściwie tak można powiedzieć, z telewizją. Oj, to bardzo niepotrzebna przygoda, dlatego że ciągnie się to za mną do dzisiaj, że jeszcze mnie ktoś rozpoznaje, chociaż włos już nie ten i głos już nie ten i postura nie ta. To było zaraz po początek lat 80., kiedy telewizja nie była taka jak teraz i radio było inne i Andrzej Turski, wtedy dyrektor Trójki, powiedział, że pójdę z Wojtkiem Reszczyńskim do programu telewizyjnego, mówiąc o Trójce w Dwójce, w drugim programie. Mhm. I ja myślę, że część ludzi, jak mnie zobaczyła wtedy, to powiedziała, on tak wygląda? Bo to jest ten teatr wyobraźni, że inaczej sobie wyobrażamy zawsze człowieka tak przez radio, zawsze inaczej jak go zobaczymy. I to przede zwykle jest to niestety rozczarowanie, bo budujemy sobie w głowie taki wizerunek, a potem nagle widzimy, ten facet ma za duże okulary, źle wygląda, nie tak powinien się ubrać i tak dalej, i tak dalej. Nina Terentjew zaproponowała mi chyba około 86-87 roku taki program, on się nazywał, już nawet nie pamiętam, z Piotrem Radziszewskim, z Jolą Fajkowską, z Markiem Wiernikiem, z Krzysiem Szewczykiem. Mhm. Robiliśmy, to był codzienny program, ale nagrywany codziennie. I po iluś tam programach ja powiedziałem, słuchajcie, ja wyjeżdżam teraz do Stanów w 87, jak wrócę i będziemy mogli to robić na żywo, to ja zostaję. A jeżeli nie, to ja dziękuję, bo ja nie mam na to czasu. Przychodziłem do radia o 13, jak to, powinieneś być tutaj w radiu o rano, a nie o 13. No i jak wróciłem, okazało się, że to nie może być na żywo, więc przestałem to prowadzić i wtedy zadzwonił do mnie Piotrek Radziszewski, powiedział, prowadzę z Jolą w Dwójce taki program w piątek, mamy dla ciebie pół godziny, możesz przychodzić na żywo i jak chcesz, żeby to się nazywało, tak będzie się nazywało, będziesz mówił, co chcesz mówić, ty grał to, co chcesz, co grał. Paweł Sito wymyślił nazwę Wzrokowa Lista Przebojów. Mhm. Wzrockowa, pisane w ten sposób. Tak, pamiętam. I ja to robiłem jakiś czas, aż w końcu poszedłem do Niny i powiedziałem, Nina, wiesz co, już teraz jest tyle wideoklipów, dostęp do wideoklipów jest tak łatwy, no po co ja to mam robić? To jest taka męczarnia. Małku Długi, masz łobić, powiedziała Nina. Ale to już nie trwało długo i rozstaliśmy się bez żalu. No parę razy pojawiłem się w telewizji przy okazji festiwali, co było nieuniknione, no bo zwłaszcza zwłaszcza festiwal w Sopocie. Ale też dzięki takiemu festiwalowi w Sopocie mogłem stać obok Whitney Houston, mogłem poznać Lionela Richiego, mogłem porozmawiać z Beverly Craven, mogłem zapowiadać koncert Paula Younga. Mhm. Czyli to była taka łatwość, ja byłem bliżej i mogłem tego dokonać, będąc tam. Nie mogłem porozmawiać z Whitney Houston, bo nie było takiej możliwości, ale stałem obok Shirley Bassey, jak ona wychodziła na koncert i widziałem, jak się rozgrzewa, koniak wlewała sobie i takie, wiesz, bulgotanie i wypluwała, wychodziła i śpiewała tak jak anioł. Takich rzeczy, takich dyrdymarków byłoby więcej do opowiedzenia. Jest tego sporo, ale telewizja nie była nigdy moim medium. Wracałem do niej potem niestety, bo mam słabą asertywność. Tak, Tonacja Plus. W MTV prowadziłem Top Wszechczasów. No kto by nie chciał pracować z mojego pokolenia w MTV? No to jak była taka możliwość, to robiłem to, ale to było takie robienie trochę jak na niby, dlatego że myśmy nagrywali zapowiedzi do tych utworów. One, ta kaseta leciała do Londynu i oni tam montowali i tam stamtąd to leciało. Więc czasami, jak zapowiedziałem Freedom George'a Michaela, poleciało Freedom Wham. Mhm. Albo nie daj Boże, krótsza wersja Guns N' Roses, November Rain, i dostawałem, przepraszam za wrażenie, Bęcki, jak mogłeś skrócić ten utwór? A ja nie miałem nic do tego. Ja tylko zapowiedzi nagrywałem i wysyłałem je. Także to były takie wypadki, ale już potem udawało mi się z tego jakoś, no... W telewizji trzeba pokazywać ludzi młodych, ładnych. Błagam, panie Marku. Jeszcze miałem jedno pytanie. Zawsze mnie zastanawiało, kto wymyślał dżingle do listy i nie tylko do listy. To słynne ABC, Look of Love. Kto to wszystko wymyślał? Czy to były pana pomysły? A to tak różnie było, dlatego że na przykład muzyczna premiera
czyli fragment utworu Into the Lens zespołu Yes, to wymyślił Piotr Kaczkowski. On używał tego jingla na początku. Myśmy potem to dołożyli jako muzyczną premierę. Look of Love ABC wymyślił Jurek Janiszewski, już świętej pamięci, z Lublina. Powiedział: Niedźwiedź, dostałem ten Look of Love, co tam gracie, wersję taką minutową, instrumentalną i wersję w ogóle... Po pierwsze instrumentalną. I one były dwie. Jedna była taka jak w utworze i ona szła na początku listy, a druga była taka minutowa, która czasami się zdarzała na koniec listy, 50 sekund. Mhm. A tak to, no to wycinaliśmy. No hello, 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 hello. To były takie trochę takie złodziejstwo. Tego teraz nie wolno robić. To są prawa autorskie. To prawda. Fragmenty tych utworów trzeba było, potem zapłaciliśmy za to w jakimś momencie. Dlatego, że weszły te prawa i trzeba było zapłacić za ileś tam odtworzeń Look of Love. Mhm. Króciutkich fragmentów utworu, ale jednak trzeba było tak, no, to tego dokonać. Zwykle to się odbywało przez przypadek. Albo to było We Are Detective, Thompson Twins, albo to był początek jakiegoś innego utworu, albo Yellow, She's Got a Gun, na którym czytałem stare notowania listy przebojów, albo Budka Suflera, ten... temat z filmu, który wokalizę robiła Urszula, to był Kącik Marii, no i tego typu takie rzeczy, one się zdarzały przypadkiem i jakby te utwory podpowiadały nam, tu jest świetne miejsce do wycięcia, żeby to był dżingiel. Panie Marku, mam prośbę do pana, tak na koniec, ponieważ nikt w historii Lewitacji jeszcze nie zapowiadał muzyki poza mną i ja chciałbym pana poprosić, żeby pan zapowiedział jeden utwór. Bardzo proszę. Podam panu na kartce wykonawcę i tytuł. Dobrze. I poproszę. Oj, bardzo chętnie. Przyznam się, że ten utwór po raz pierwszy usłyszałem, robiąc Tonację Plus, bo któryś z gości zaproponował, że to chcę pokazać. Po pierwsze, wideo robi wrażenie. Po drugie, no, chłopak nieźle śpiewa. No i utwór jest wyjątkowy. Iron Sky. Iron Sky. Paolo Nutini. Mówił Marek Niedźwiecki. Bardzo dziękuję, panie Marku, za przyjście do studia jako gość Lewitacji 200. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkiego dobrego.